Witam was wszystkich bardzo serdecznie, ja jestem Demon, a to jest kolejny odcinek z Wiedźmina 2 Zabójcy Królów. Jedziemy z kolejnym odcinkiem, jest to bodajże 8 odcinek, chyba w kolejności już 8 bodajże, takie jeśli dobrze liczę. Tak plus minus, chyba będzie, chyba tak, chyba trafiłem. Jesteśmy oczywiście na streamie, lecimy do Flotsam powoli, jest to terytorium Jorvetha i pewnie na streamie, nie wiem czy na tym streamie, być może na kolejnym, będziemy podejmowali decyzję, czy wybieramy ścieżkę Erosha czy Jorvetha, bo jest to jedna z głównych decyzji w Wiedźminie Dwójce i w tym będziemy wybierać. W sumie jestem ciekawy, co wybierzemy. Ja jestem ciekawy, w sumie ścieżkę Jorvetha chyba grałem kiedyś, tak, całą, a ścieżkę Rosha zacząłem, ale jakoś tak długo w nią nie pograłem. Nie wiem, w przypadku Rosha mamy obóz wojskowy na początku, a w przypadku Jorvetha mamy Mahakam. Chyba w Mahakamie jesteśmy? Albo gdzieś w jakimś mieście krasnoludzkim. Tak mi się wydaje. Troszeczkę inaczej się Jorvetha pisze, ale okej, za Jorvethem. Dobra, także co, lecimy z powrotem do gry. Geralt jest przeciążony. Drogi Boże, ile ja mam tu rzeczy. Będę musiał coś wypierdzielić, bo jestem przeciążony. I to jestem solidnie przeciążony, mam 382. 382 Wergen. Zimna jak diabli. Chodź, Wiedźminie. Jorvetha ciekawsza, też mi się wydaje, że ciekawsza jest Jorvetha. Chodź wreszcie. No dobra, przestańcie mnie tyrać, kuźwa, ledwo zacząłem grać i już chodź wreszcie, zrób coś, a bum 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 bum. Chodź, Wiedźminie. Kurna, kopnę was w dupę za chwilę, naprawdę. Jakby się dało, zeskocz. Czy ja mogę coś... Kurtka niebieskich pasów. A tu mamy pikowaną z skórę, niby ma więcej zbroi, ale tu ma odporności, więc to jest lepsze. Szkurde. Czy mogę jakoś po cenie posortować? To jest po ciężarze. To jest po cenie posortowane. Tak, okej. Okay. Teraz zobaczmy. Cenę. To ma najwięcej temerski miecz stalowy. No to jest lepsze. Teraz mamy lepszy założony. Długi miecz stalowy to nie. A co mi tutaj dużo wagi zajmuje? To mogę wyrzucić, bo to nie ma sensu. A kilo, waga 5. Typu 12 orenów. Muszę powyrzucać te miecze, bo będę dreptał. Tutaj. Zastanawiam się, czy ten kilow nie jest lepszy w tym momencie. No dobra, na razie nie. Stalowy miecz. Drugi stalowy miecz. Muszę tego powywalać. Niestety. Niestety, ale trzeba. I to są same miecze, tak? Dobra, zobaczmy jeszcze, czy... Wszystko. O Jezu, ile ja tego mam! Faktycznie. Boże, kochany. Nie no, te składniki ten, to lepiej je zostawić. Czekajcie, po wadze może posortuję, wtedy będzie to jakoś lepiej. Także wywalamy, dobra, już jest okej. Okay. Twoja postać jest spragniona, no. Dokładnie. Dobra, wywaliłem połowę ekwipunku teraz. Możemy. Naprawdę w cholerę ekwipunku wywaliłem, ale już nie jestem... Jakieś wieści od twojego tajemniczego informatora? No to jestem przeciążony. Zablokowany. Niektórzy kupcy... Halo, o co chodzi? 299 mam przecież. To jeszcze wywalę. W lesie muszą być szlaki. W lesie rządzi Jorvetha. A nie, ja ogólnie tak sobie teraz dreptam. Bo to jest cutscenka tak jakby. Dobra. Tu jest jeszcze więcej rzeczy do podniesienia. No kuźwa, chyba żartujecie. A nie mogę tego podnosić. Schemat, wiedźmiński miecz. No to akurat jest dobra opcja. Diamentowy pył. No nie mogę tego podnosić. Jestem przeciążony. Wiesz, ale ja lubię, Powka, ja lubię rzeczy zbierać. Ja lubię rzeczy zbierać i dlatego mnie trochę... Trzewia mnie po prostu bolą, że ja nie mogę wszystkiego zebrać i tego posprzedawać. Jestem po prostu takim dusi groszem w grach. Do Jorvetha?
Wiem o Dolinie Pontaru więcej niż ci się wydaje. To strasznie. Również to, że Foltest zabrał tę ziemię Demavendowi kilka lat temu. Zdaje się, że brałeś w tym udział. Boże. Po prostu... Słyszycie? Jakbym mógł tu wrócić i to pozbierać, to bym jak najszybciej to zrobił. No i mamy Jorveta, drodzy państwo. Jakież będzie pierwsze spotkanie z Jorvetem? To... Vernon Ross! Od 4 lat dowódca oddziałów specjalnych w służbie króla Temerii. Odpowiedzialny za pacyfikację Podgórza Mahakamskiego. Łowca elfów. Morderca kobiet i dzieci. Dwukrotnie odznaczony za męstwo w boju. Jorvet, zwykły skurwysyn. Długo czekałem na to spotkanie. Snułem plany, zastawiałem pułapki. A tu proszę, oto jesteś w moim lesie. Pomogłeś zabójcy mojego króla. Król czy żebrak, niewielka różnica. Jednego dłan mniej. Najemny morderca. Można go tak nazwać. Ale dłan? Niezupełnie. Nie o przynależność rasową tu chodzi. Właśnie to ona jest kością niezgody. My mamy szpiczaste uszy, wy okrągłe. Jesteśmy długowieczni, lecz jest nas niewielu. Wy zaś mnożycie się jak króliki. Na szczęście szybko zdychacie. Jedni i drudzy próbują udowodnić, że to ich uszy mają właściwy kształt. Na tym, właśnie na tym polega wojna ras. To z tego powodu ludzie i elfy zabijają się nawzajem od ponad 400 lat. Wszystko przez kształt małżowiny. Jest z wami królobójca. O niego nam chodzi. W takim razie mamy konflikt interesów. Ten królobójca jest pod moją ochroną. Nie wydam go. Kolejny staruch w skórze młodzieńca. Próbujesz zamaskować oczywistą prawdę wyszukanymi słowami. Oczywistą prawdę? Nie o rasę tu chodzi, nie o wolność, nawet nie o zemstę. Jesteście tu, bo ktoś wam kazał, a teraz zwyczajnie was wykorzystuje. Może ma koronę na głowie, może magiczną różdżkę u boku, a może zarządza gildią. Ale na pewno nie obchodzi go wasza wolność. Wasza sprawa, ani wasze uszy. Tak było z Nilfgaardem. I tak jest teraz. Mylę się? Te czasy się skończyły. Nikt więcej nie będzie wykorzystywał Skojatel. Kogo chcesz przekonać? Mnie? Samego siebie? Czy łuczników ukrytych w krzakach? Dość chędożenia! Zdychaj! Sporle! Adam Quinn z Barstel Orwart. To chyba powinno wystarczyć. W porządku, Triss? Piękna. Trzeba było zaczarować łuczników. Idą! Geralt! Czar dalej działa! Nie oddalaj się! Dobra! Nie ma komu wyczarować więcej motylków, więc spieprzamy! Na statek? Nie! Z tamtej strony jest ich jeszcze więcej! Musimy się przebić w stronę Vlotsa! Łapy precz z mojego tyłka! To ty robisz? A myślałaś, że kto? O! Nie jestem workiem kartofli ani cholernym komandosem! Jestem kobietą! Zauważyłem! Gin! Teraz zwymiotuję! Uspokój się! Kobito, wystarczy, to jedyne... Przynajmniej umrę z ręką na ślicznym tyłeczku! Na pewno nie na moim! Rosz ty, skurczybyku! Dalej, idziemy! Jezu, ile ich jest! Temu 2 razy hardem przesunąłem, bo miałem... Bo mi się źle gałka ułożyła. Tak, no shit! Wolniej idźcie, bo ja nie mogę tych wszystkich sukinsynów zatłuc! Ta cholerna przystań! Jeśli w ogóle moim celem jest zabicie ich wszystkich. Raczej nie. Dobra, czas chyba Quen użyć. Triss? Szybciej! Jeszcze trochę magii, tylko troszeczkę. Geralt,
Zabij ich wreszcie! Ale gdzie oni są? Nikogo tu nie widzę, Roż. Nie overreaktuj, naprawdę, nie ma sensu. Nikogo nie ma, spokojnie. Coś ty taki w gorącej wodzie kąpany, to będzie dobrze. Triss na razie jeszcze trzyma barierę. Wiewiórki atakują! Alarm! Wiewiórki! Oho. Przygotować się! A, tam, stamtąd spadają. Dobra, może... A, okej, okay, jest git. Znasz go? Całkiem dobrze, ale on i tak nic nie pamięta. Tylko dlatego udało mi się go tak łatwo zaskoczyć i zabić Foltesta. Ale nie obawiaj się, Elfie. Znam sposób na Geralta. Oh, za dużo czarowania w zbyt krótkim czasie. Widziałeś? Tak. Jorvet i Królobójca. Żyjecie? Kto wy? Znaczy się, kim jesteście? Jestem Wiedźminem. Kupiec korzenny Emyr Varemrace. Kupiec? Korzenny. Aha, a ta? Dobry człowieku, cudem uniknęliśmy śmierci. Bądź tak miły i powiedz, gdzie możemy odpocząć. Później wszystko wyjaśnimy, jeśli zajdzie taka potrzeba. Rację macie. Na rynek idźcie, może na egzekucję zdążycie. Wichrzycieli wieszać będą. Krasnoluda i barda jakiegoś. Tam karczma, Zamtus, odpocznieta. Na pewno skorzystamy. W szczególności z Zamtusa. Bywaj zdrów. Kupiec zwłaszcza z Zamtusa. Podejrzany. Widzieliście to? On podał, mniej nazwisko trochę nie takiej postaci. A, na pewno ta postać nie jest kupcem korzennym, a nie. Trochę mi się coś kojarzy z książek, że to jednak chyba nie był kupiec korzenny, prawda? To chyba była jednak taka trochę szycha. Ja pierniczę. No. Idziemy obejrzeć egzekucję na rynku. Prawdę mówili, oczy jak u kota. Te oczy pozwalają mi widzieć rzeczy, których wy, debile, nie widzicie. Ten w ogóle kurna w gaciach jest! Ten bigos chyba ma już dosyć. Zobaczcie, ta w sukni jakieś wieczorowej, a ta kurwa w samych gaciach i w czepku. No zamieszaj chociaż. Ja nie mieszam. Sprzód pierdasza. Zmagam się z tworzywem. Piękne są ubrania tutaj po prostu tych mieszkańców. Po prostu są cudowne. No dobra, w którym miejscu mamy iść? Za Roszem oczywiście. Cały czas idziemy za Roszem. Tutaj widzimy. Jest plakat, że Jorvet jest poszukiwany. Tak jest. Tak ma być. Zobaczymy, co to za egzekucja. Nie chcę zdradzać, ale każdy już pewnie wie. Jaskier i Zoltan. Mój informator. No to pięknie. Masz jakiś plan? Improwizujemy. Bez zabijania. Zajmiemy się tym. Geralt! Geralt! Tutaj! Pomóż! Ty, białowłosy, cofnij się! Za co ich wieszacie? Groźnie nie wyglądają. Za kumację z wiewiórkami! Nieludzkie ścierwa! Jaskier to też elfi szpieg? On to akurat za rozpustę zaliśnie. Za co? Bard dostał stryczek za rozpustę. Tak głosi wyrok. A wyrok, panie Wiedźmin, to już nie byle co! Nie słyszałem, żeby w wolnym królestwie Temerii wieszano za rozpustę. To nie Nilfgaard! Zabieraj się stąd, cudaku, bo nie ręczę za siebie. Zabawę porządnym ludziom psujesz. Może i cudak, ale dobrze gada. Ja też, panie strażniku, lubię se pochędożyć i nie chciałbym zadyndać za to na stryku. O! Pan strażnik też nas parę razy odwiedził, ale nie pohulał, oj nie! Idź stąd, Garwena, to nie twój Zamtus. Ale chęci do hulania to mu nie brakowało.
przerwać egzekucję. Kurwy i wiedźmini głosu nie mają. Śpiewak ma wisieć i będzie wisiał. To porządne miasto. Baczcie na słowa, panie strażnik. Na wiedźminach się nie znam, ale Garwena to porządna kobieta. Zawrzeć gęby, spokój! Słuchajcie wszyscy! Temu wojakowi z Bożej łaski gniją jądra! Stul pysk, dziwko! Chyba nie uderzysz kobiety. Kobiety nie! Zostaw ta wiedźmina! Znajdzie się miejsce i dla takiego popaprańca. A ty co, odmiecu? Chcesz zatańczyć na stryczku? No chodź, chodź! Znajdzie się miejsce i dla takiego popaprańca. Spieprzyłem. Miałem wyciszony mikrofon w ogóle. Nie zauważyłem. Nic szczególnego nie mówiłem wtedy, ale... Nie będę na razie się włączał, tak jak mówiłem. Bo za chwilę czeka nas znowu cutscenka. Kurwa dzieje! Pytam, co się tu w pizdę palec wyprawia? Melduję, że precz mi z oczu, koniczyna! Nie potraficie nawet powiesić kilku pierdolonych bandytów! A ty lepiej stój spokojnie, łapy od broni. To miejsce służy albo do wieszania, albo do przemawiania. Co wybierasz? Niektórym puściły nerwy, ale to twoi ludzie zaczęli walkę. A co mnie to obchodzi? Oni zaczęli i ty skończyłeś. Broniłem swoich przyjaciół. Puścisz ich? Coś kiepską kompanię sobie dobrałeś. Prędzej wypuszczę złodzieja. Spokojnie, żartuję. Nienawidzę złodziei. Mogę urządzić tu jeszcze jedno przedstawienie, tym razem krwawe i nie na pokaz. Albo się dogadamy. Mów. Chwilę, wiedźminie. Słuchajcie, ludzie! Pewnie słyszeliście o tym, co stało się w czasie bitwy o zamek Lavalette! Niestety to prawda! Król Foltest nie żyje! Prawdopodobnie Skojatel brali udział w tym ohydnym morderstwie. Dlatego nikt nie może być pewny swojego bezpieczeństwa. I dlatego dziś na ulicę Flotsam wyjadą wozy z bronią. Obowiązuje stan wyjątkowy. Czekajcie na rozkazy. Bądźcie gotowi do walki. Bądźcie gotowi pomścić swojego króla. A co z nimi? Egzekucji nie będzie. Póki co. Powiedzmy, że rozpatrzę ich sprawy ponownie. Szubienica to nie miejsce na rozmowę. Pogadamy u mnie, wiedźminie. Twoi koledzy są wolni, ale mają zakaz opuszczania miasta. Czekam na ciebie wieczorem. Przyjdź po zmroku. Wcześniej będę zajęty. A, i jeszcze jedno. Witamy we Flotsam. Oni naprawdę chcieli nas powiesić. Zabić. Ja nie wiem. Nie chciałem spalić tej wieży. Już w porządku, Jaskier. Chodźmy stąd. Jesteśmy twoimi dłużnikami, Geralt. No, a teraz do karczmy. Chodź, Jaskier, napijesz się. Przejdzie ci. A przy okazji opowiemy Geraltowi historię o zaściankowości, hipokryzji i rozpuście. Słuchajcie, nie wiem, czy w tym miejscu po prostu nie zakończyć odcinka i też przy okazji nie zakończyć streama, ponieważ ja muszę naprawić to, że mi się minimalizują gry i mnie to strasznie wnerwia.
Bo przy jakichś cutscenkach czy coś, a ich może być sporo w przypadku na przykład Wiedźmina czy coś, czy South Parka, nie chcę, żeby to psuło imersję, więc ja po prostu muszę to naprawić. W tym miejscu byśmy zakończyli ten odcinek i tak już jest pełnoprawny YouTube'owy odcinek, więc tak. Następny stream zobaczymy, jak będzie jutro, raczej nie mam czasu, może pojutrze zobaczy się, jak to będzie wyglądać. Na ten odcinek to wszystko, dziękuję wam bardzo za obejrzenie tego odcinka, zapraszam na mojego Facebooka, którego macie w opisie, zapraszam do innych filmików i na razie.